Zapraszam Was na spacer po Lipsku. Dziś poznacie to niezwykłe miasto położone na wschodzie Niemiec. Lipsk znajduje się nad rzeką Białą Elsterą i liczy około 600 tysięcy mieszkańców, co czyni go największym miastem w Saksonii. Do miasta od granicy dojedziemy w 2,5 godziny, dlatego moim zdaniem Lipsk to idealne miasto na city break z Polski. Dlaczego warto odwiedzić Lipsk i co można tam robić? W Lipsku spędziłam 5 dni, w trakcie których odkrywałam to miasto z różnych stron. Zwiedzałam popularne atrakcje, jeździłam nad jezioro i szukałam smacznych miejsc. Znalazłam też trochę adrenaliny. Dlatego w tym filmie opowiem również o tym, jakie nietypowe atrakcje kryje Lipsk. Będzie się działo, tak więc zaczynamy! Co warto wiedzieć o Lipsku? Na początek podzielę się z Wami kilkoma ciekawostkami na jego temat. Czy wiedzieliście, że Lipsk ma więcej mostów niż Wenecja? Albo że 1/3 miasta zajmują zielone parki i lasy? Poza tym urodził się tu Richard Wagner i wokalista zespołu Rammstein. No i miasto przez 50 lat było pod panowaniem Polski. Ciekawostek jest o wiele więcej, no ale przejdźmy do tego, co warto zobaczyć w Lipsku. Tak naprawdę zwiedzając to miasto, wiele budynków przykuje naszą uwagę. Zaczynając od rynku i starego ratusza, przez nowy ratusz, aż po przepiękny barokowy budynek starej giełdy. Lipsk to miasto handlowe, dlatego w mieście zobaczymy niesamowite pasaże. Spacer po nich to często niczym podróż w czasie. Tak naprawdę każdy budynek kryje ciekawą historię, która nadal się tworzy i rozwija. Dodatkowo na każdym kroku napotykamy pomniki znanych ludzi związanych z miastem. Na przykład pomnik Goethego czy pomnik Jana Sebastiana Bacha, tuż obok kościoła świętego Tomasza. Dlaczego Bach? No bo właśnie tutaj przez 27 lat żył i pracował. Dokładniej mówiąc, Bach pracował w tym kościele jako kantor. Dodatkowo tuż obok kościoła znajduje się jego muzeum, do którego warto wejść i posłuchać historii i oczywiście muzyki. A jeśli szukasz miasta, w którym spędzisz czas aktywnie, Lipsk będzie idealny. Już wcześniej słyszałam, że to świetne miasto na rower. Sprawdziłam na własnej skórze i to prawda. Tam praktycznie wszyscy jeżdżą rowerem, rowery do wynajęcia stoją na każdym kroku, jest dużo ścieżek rowerowych. Poza tym dzięki rozbudowanej sieci rzek i kanałów pod części Lipska można poruszać się łodzią czy kajakiem. Warto popłynąć najpopularniejszą rzeką, Białą Elsterą. Możemy płynąć ją cały czas lub skręcać w różne kanały. Zwiedzając z wody możemy zobaczyć dawne fabryki, często najciekawsze zabytki przemysłowe w Niemczech. Pływanie kajakiem po industrialnej części miasta jest moim zdaniem najciekawsze, bo niewiele jest takich miejsc w Europie, w których można zwiedzać miasto z tego poziomu. Do tego rzeki i kanały są do tego świetnie przystosowane, są miejsca, w których można zacumować, wyjść i zrobić piknik. No i tak naprawdę z centrum miasta można popłynąć nad jezioro. Bowiem Lipsk znany jest również z licznych zbiorników, nad którymi możemy wypocząć. Co jeszcze można robić w Lipsku? Opcji jest wiele. Warto zobaczyć pofabryczne budynki, które dziś świetnie zostały zaaranżowane, na przykład na wspólne przestrzenie, restauracje, kawiarnie czy wydarzenia. Poza tym w Lipsku znajduje się naprawdę dużo murali. Moim ulubionym jest ten najbardziej oczywisty, który nawiązuje do pokojowej rewolucji w Lipsku. A jeśli sami chcielibyście coś zmalować, to w mieście znajdziecie takie miejsca, w których nie tylko można oglądać, ale też samemu stworzyć swoje własne graffiti. Kolejnym ciekawym miejscem w Lipsku jest Pomnik Bitwy Narodów. Z tego co słyszałam, jest coraz popularniejszy wśród turystów. Absolutnie mnie to nie dziwi, bo jest to naprawdę oryginalna atrakcja. Nie dość, że historia pomnika jest ciekawa, jest on fotogeniczny, to jeszcze można zwiedzać wnętrza. W tym ostatnim przypadku trzeba wiedzieć, że korytarze są zagmatwane, dlatego na wizytę w środku lepiej zarezerwować więcej czasu niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Za to jeśli macie naprawdę niewiele czasu, koniecznie wybierzcie się na szczyt Panorama Tower. To najwyższy budynek w Lipsku, z niego roztacza się najlepszy widok na miasto. Myślę, że miejsce nie wymaga większego komentarza, zobaczcie sami. Kiedy jestem w podróży, szukam ciekawych miejsc z klimatem, atmosferą i jedzeniem, do którego będę chciała wrócić. Dzisiaj nie będę mówić zbyt wiele o jedzeniu, ale jest jedno naprawdę kultowe miejsce, okryte międzynarodową sławą i niezwykle długą historią. Piwnica Auerbacha to słynna restauracja, w której często bywał Goethe. To tu pisarz zainspirował się legendą o doktorze Faustie i to tu dzieje się część jego dzieła o tym samym tytule.
Dlatego też piwnica stała się niezwykle sławna, a dziś serwuje tradycyjne i smaczne dania kuchni niemieckiej. Za kluski, mięso i kapustę zapłaciłam 17 euro. Moim zdaniem jak na kultową knajpę zdecydowanie warto. To przecież jak wizyta w muzeum i w restauracji naraz, a płaci się tylko raz. Na sam koniec zabieram Was do Porsche Experience Center. Będziemy jeździć po torach, zwiedzać fabrykę i po prostu świetnie się bawić. Co to za miejsce? To prawdziwa fabryka samochodów, tory, po których można jeździć, a także ciekawa alternatywa na spędzenie czasu. Niezwykła i mało znana atrakcja lipska, która moim zdaniem jest prawdziwą petardą. Jak mogliście zobaczyć na filmie, Lipsk to miasto z jednej strony sielskie i zielone, z drugiej aktywne i pełne murali, z trzeciej smaczne i klimatyczne. Jeśli jeszcze zastanawiacie się nad wyjazdem do Lipska, to przestańcie. Tylko wsiadajcie w pociąg czy samochód i jedźcie. To jak? Z kim widzę się w Lipsku?